W systemie Comarch ERP Enterprise dostępna jest funkcjonalność integracji z Głównym Urzędem Statystycznym. Integracja pozwala na sprawniejsze wypełnianie danych podczas tworzenia nowych organizacji, umożliwia również porównywanie danych znajdujących się w systemie z danymi w rejestrze GUS. Aby korzystać z funkcjonalności, konieczne jest aktywowanie funkcji Główny Urząd Statystyczny w aplikacji Konfiguracja. Dodatkowo wybrać należy domyślny identyfikator, za pomocą którego będą wyszukiwane dane w serwisie zewnętrznym. Do wyboru jest NIP, REGON lub KRS. Konieczne jest podanie adresu usługi, klucza dostępu użytkownika oraz wybranie sposobów komunikacji, dla których będą przydzielone dane komunikacyjne pobrane z rejestru GUS. Przechodzimy do aplikacji Partnerzy. W celu stworzenia nowego partnera korzystamy z opcji Nowa organizacja. Okno importu danych z GUS uruchomić można poprzez aplikację Pobierz dane z GUS. W polu Wyszukiwanie po wybieramy interesujący nas identyfikator, zostawiamy NIP i podajemy jego numer. Następnie klikamy Szukaj. Po chwili dane zostały zaimportowane. W lewej kolumnie znajdują się dane z GUS, takie jak NIP, REGON, KRS, dane adresowe i dane komunikacyjne. Mamy możliwość odznaczenia i zaimportowania tylko wybranych danych. Zostawiam zaznaczone wszystkie dane i klikam opcję Pobierz wybrane. Odpowiednie pola zostały uzupełnione. Aby zapisać nową organizację, konieczne jest jeszcze uzupełnienie jej identyfikatora. Klikam Zapisz. I nowa organizacja została zapisana w systemie. Z funkcjonalności możemy korzystać również wtedy, gdy chcemy porównać dane znajdujące się w systemie z danymi w rejestrze GUS. Wyszukujemy partnera, dla którego chcemy porównać dane. Następnie otwieramy okno importu poprzez opcję Pobierz dane z GUS. Wybieramy identyfikator oraz podajemy jego numer. Jeżeli posiada już partner dany identyfikator, zostanie on automatycznie uzupełniony. Klikamy przycisk Szukaj. Dane z GUS pojawiły się w kolumnie po lewej stronie. Prawa kolumna zawiera dane aktualnie znajdujące się w systemie. Jeśli wyszukane dane różnią się z danymi w systemie, pojawia się ikonka sygnalizująca, że wystąpiły różnice. Zaznaczam REGON, KRS oraz kod pocztowy. Następnie klikam przycisk Pobierz wybrane. System wyświetlił ostrzeżenie, że zostaną zmienione aktualnie istniejące wartości pól. Aby przejść dalej, zaznaczam opcję Zatwierdź wszystkie ostrzeżenia i ponownie klikam Pobierz wybrane. Okno importu zostanie zamknięte, a do aplikacji Partnerzy zostały pobrane wybrane wartości. Ostatnim krokiem jest zapisanie nowych danych.